Seniorzy i wolontariusze z Fundacji Mój Czas dla Seniora spotkali się przy wspólnej wieczerzy wigilijnej w środowe popołudnie. Zasiedli przy wspólnym stole i oddali się atmosferze zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Chcieliśmy zorganizować coś takiego, żeby samotne osoby nie były same, żeby też zwróciły na uwagę samotnych osób obok siebie. Żeby zobaczyły, czy nie ma wokół nich jakichś samotnych osób, i zdarzyło się tak, że kilka z nich przyprowadziło takie samotne osoby dziś do nas. Też są młodzi, oni są wierni od samego początku i zawsze pytają, kiedy u nas się coś dzieje, żeby do nas dotrzeć, jak tylko nie studiują. Nie zabrakło życzeń świątecznych oraz łamania się opłatkiem. Życzono przede wszystkim zdrowia oraz ciepłych i pełnych miłości świąt. Żebyśmy się cieszyli z drobiazgów, żebyśmy umieli te drobiazgi zauważyć, doceniać. I tego życzę sobie i wszystkim w koło. Życzymy Wam przede wszystkim, tak jak Marynia powiedziała, miłości międzyludzkiej, szczerej, otwartej, spokoju i bezpieczeństwa. I pamiętajcie tylko o jednym, że jeżeli my od siebie dajemy to wszystko, możemy liczyć, że inni nam to oddadzą. Wesołych świąt! Dziękujemy. Było również śpiewanie najpiękniejszych polskich kolęd. Teraz sobie będziemy wspominać dawne czasy, nowe czasy, jak młodzi to widzą, i będziemy sobie kolędować. Aniołowie się radują, od niebiosy wyśpiewują. W imieniu redakcji gazety Co Tydzień oraz portalu jaw.pl składamy wszystkim członkom fundacji zdrowych, radosnych i wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz życzymy, aby nadchodzący 2017 rok był jeszcze lepszy niż ten mijający.